Wniosek Władimira Putina, szybka zgoda deputowanych i bombowce wchodzą do akcji. Rosyjscy żołnierze walczą już na terenie Syrii. Jedyna droga do zwalczania międzynarodowego terroryzmu w Syrii i sąsiednich krajach to działanie zapobiegawcze. Trzeba eliminować terrorystów na okupowanych przez nich terenach, a nie czekać, aż przyjdą do naszego domu. Oficjalnie Rosja na prośbę władz syryjskich wspiera międzynarodową koalicję w walce z Państwem Islamskim. W praktyce, jak podejrzewają Amerykanie, Putin pomaga dyktatorowi Syrii, Baszarowi al-Asadowi, ostatecznie rozprawić się z opozycją. Wygląda na to, że cele zbombardowane przez Rosjan prawdopodobnie nie należały do bojowników Państwa Islamskiego. Departament Obrony zamierza przyglądać się aktywności rosyjskiego wojska w tym regionie. Wczoraj w wyniku rosyjskiego nalotu w pobliżu miasta Homs, które nie jest zajęte przez islamistów, zginęło 27 osób. Szef rosyjskiej dyplomacji na te zarzuty odpowiada w swoim stylu. Wszystko zostało powiedziane przez rosyjskie Ministerstwo Obrony. Proszę nie słuchać Pentagonu w tej sprawie. Rosja gra bardzo ostro. Od kilku dni trwa przepychanka między Ławrowem a jego amerykańskim odpowiednikiem Johnem Kerrym. Oczywiście celem ataków powinno być Państwo Islamskie. Jesteśmy zaniepokojeni, że dzieje się co innego. Przede wszystkim musimy porozumieć się i być w stałym kontakcie, by uniknąć niechcianych incydentów. Rosjanie zażądali, żeby amerykańskie samoloty unikały syryjskiej przestrzeni powietrznej podczas rosyjskich misji lotniczych. Republikanie zarzucają Barackowi Obamie, że tworzy w regionie próżnię, którą wypełnia Rosja. Rosyjska interwencja w Syrii przeciągnie i skomplikuje okropną wojnę, której głównym beneficjentem jest Państwo Islamskie. Zdaniem senatora McCaina, Obama jest zbyt uległy wobec Putina. Jesteśmy przygotowani do współpracy z każdym krajem, także z Rosją i Iranem, aby znaleźć polityczne rozwiązanie tej sytuacji. Interwencja w Syrii jest dla Rosji bardzo korzystna wizerunkowo. Państwo, które inspiruje i wspiera terrorystów w Donbasie, teraz oficjalnie zwalcza terrorystów z Państwa Islamskiego. Karol Jałtuszewski, Telewizja Republika.